Jeżeli zatrzymamy się tutaj i przyjrzymy się nieco bliżej temu mostowi, który tutaj się znajduje, to możemy zauważyć, że tak jak w częściach poprzednich, w GTA 6 pojawią się samochody. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. W tej scenie możemy zauważyć, że w grze pojawią się rozmowy dwóch kobiet. Bardzo progresywnie. Z tego klipu można wywnioskować, że w najnowszej odsłonie GTA pojawi się otwarte najprawdopodobniej miasto. Zatrzymując się w tym momencie, możemy zauważyć wielopoziomowy budynek. I ten budynek ma wiele okien. A co wiemy o oknach? Że za nimi znajdują się apartamenty. Czy to znaczy, że w najnowszym GTA będzie można wejść do każdego apartamentu? Przekonamy się wkrótce. Jak widać, możemy spodziewać się powrotu przenośnych lodówek. Powróci także tryb dnia i nocy. W GTA 6 pojawi się Kodak Black i Rick Ross? Nieźle. Dzięki najnowszej odsłonie będziesz mógł być tym kolegą DJ-em tak w grze, jak i w prawdziwym życiu. W tym momencie, jeżeli dobrze się przyjrzymy, to zauważymy, że metropolia będzie jeszcze większa, pojawią się baseny, a nawet koktajle ze słomką. Tutaj muszę przyznać, że jestem naprawdę podekscytowany, ponieważ widzimy, że powróci feature prosto z GTA San Andreas, czyli jeżdżenie na dachu samochodów. Wow, akurat takiego ruchu ze strony Rockstara bym się nie spodziewał. Dinozaury w najnowszym GTA potwierdzone? Mam nadzieję, że będzie tyranozaur. W poprzedniej scenie można było zauważyć, że powróci widok z pierwszej osoby, a na tym obrazku dokładnie rysuje nam się to, czego chcieliśmy od wiele lat, czyli tankowanie samochodów. Zraszacz wodny dodany do zestawu broni? Jeżeli przyjrzymy się dokładnie tej scenie, to możemy wywnioskować, że powróci tak picie piwa, jak i quad i monster truck. Nieźle. Czyżby w najnowszej części będzie można było zostać youtuberem i nagrywać filmy? Mam nadzieję, że będzie jakaś nagroda za 100 tysięcy subskrybentów. Oglądając ten moment, naprawdę kamień spadł mi z serca, bo jak widzieliśmy, powróci również policja. Jak widać, w historii pojawią się też również użytkownicy wykopu. Jak widać, możemy też potwierdzić możliwość kupowania jedzenia w najnowszej części GTA. Driftowanie potwierdzone. Trust? Trust. O, no, nieźle. Jak widać na załączonym obrazku, widzimy pilota. To znaczy, że znowu powróci oglądanie telewizji. Będzie też można mieć pistolet i maskę. Na zakończenie żegna nas najnowsze logo i napis Coming 2025. Czy to oznacza, że najnowsze GTA będzie odbywało się w przyszłości?